Cześć, oglądacie nieregularne dawki miłości do starego kina. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. Zamiast o gwieździe ekranu bądź filmie, opowiem co nieco o przyszłości kanału. Zanim do tego przejdę, chciałbym podziękować Wam za to, że jesteście. Uaktywniliście się też w komentarzach i to zarówno pod ostatnim materiałem, jak i pod wcześniejszymi. Wasze przemyślenia, reakcje i sugestie są dla mnie cenne i inspirujące i bardzo Wam za nie dziękuję. Także oglądajcie, komentujcie i polecajcie innym nieregularne dawki miłości do starego kina. Nie, poczekajcie. Nie polecajcie nikomu nieregularnych dawek miłości do starego kina. Dlaczego? Kanał zmienia nazwę i od następnego materiału, który powinien trafić na YouTube'a już w przyszłym tygodniu, zamiast nieregularnych dawek miłości, kanał będzie nazywać się Stare Kino na Nowo. Przede wszystkim na kanale pojawi się coś, co gryzłoby się ze starą nazwą, czyli regularność w publikowaniu nowych filmów. Jeśli chodzi o ich treść, to pozostanie oczywiście ta sama miłość do starego kina, zmieni się troszeczkę tematyka. Z pewnością większą uwagą cieszyć się będzie przedwojenne kino polskie. Częściej będę też poruszać tematy okołofilmowe, ale nadal związane ze starym kinem, polskim i amerykańskim. Przy okazji zdradzę bohaterów następnego materiału. Będą nimi ci panowie. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, póki jest, póki ci krusz. Już pana załatwili, ja? Głupstwo! Ale ja mam sposób na pana prezesa. On tu do nas przyjdzie, przyleci na czworaka! Co dalej? Wyruszymy m.in. na amerykańskie południe. Zajrzę też do przedwojennej prasy. Dzięki temu dowiecie się m.in. o tym, do której z amerykańskich gwiazd należała sukienka, jaką można było wygrać w polskim konkursie i którego z hollywoodzkich aktorów dziennikarz z Nadwisły opisał jako chudego człowieczka o śmiesznej i brzydkiej twarzy, który jednak potrafił oczarować publiczność. Co jeszcze? A! Zapomniałbym o jednej z ważniejszych spraw. Niedługo odbędzie się również pierwszy konkurs. Nagrodą w nim będzie książka Historia warszawskich kin. Wciąż zastanawiam się nad formą zadania konkursowego, a sam konkurs planowałem rozpocząć po przekroczeniu 100 subskrypcji, co mam nadzieję nastąpi niebawem. To już chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i raz jeszcze dziękuję za to, że jesteście, oglądacie i komentujecie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!